Cześć Wam, Tomek z Zenboardy.pl. Witam w naszym sklepie. Dzisiaj pokażę Wam nową dechę, która do nas dopiero co dojechała. Bastin Aibach. Imitowaną grafiką akurat ta jest. Są też inne grafy. Akurat tutaj mamy taką grafę nanoszoną, jak widać, termotransferem. Bardzo wytrzymała dek. Przeznaczony głównie do freeride'u. Ale i downhillu, ale również wiele osób używa ją na dłuższą jazdę, ponieważ cały dek jest obniżony i na dłuższych dystansach tak noga się nie męczy. Decha ma 102 cm długości, 24,5 cm szerokości oraz jej wheelbase to 87 cm. Co nam się bardzo podoba w tej desce? Concave. Concave jest naprawdę konkretny w porównaniu z dropem, bombardując górki, kładąc sobie nogę, po prostu dokładnie wiesz, w którym miejscu ona się trzyma. Concave jest na tyle gruby, że spokojnie będziesz, nie wyskoczą Wam nogi podczas slajdów oraz mówię, stand-upów. Od góry dodatkowo wycięte został taki fajny tego Bastin Brooklyn. Wycięcie w gripie jest. W gripie, który jest takim średnim gripem, nie jest to ostry grip, nie jest taki podstawowy grip, tylko jest taki średni, także mówię, dosyć uniwersal. Oprócz tego decha jest wytaliowana, jak widać, przy footbreakach, przy większej prędkości dużo łatwiej się to robi, zachowując po prostu kontrolę nad deską, łatwiej się footbreaki na niej robi, hamuje. Decha posiada dosyć spory drop i minimalnie zakręcone do góry tailing nose, ale to decha nie jest w ogóle do tego, żeby robić triki. Jest to bardziej, mówię, do bombardowania górek lub do przemieszczania się po mieście. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania a propos tej deski lub innych desek z Bastin, piszcie do nas, subskrybujcie nasz kanał, rozglądajcie inne nasze filmy. Longboardy.pl